Klub jest bardzo młody i się prężnie rozwija i myśli o wysokich celach. No a przy okazji to, że bliżej domu i można powiedzieć, się czuję jak prawie u siebie. I widziałem na razie tylko ze zdjęć i z filmików, także osobiście jeszcze nie byłem na hali. Jechałem obok, z zewnątrz robi wrażenie, wewnątrz po zdjęciach widzę, że naprawdę jeśli przyjdzie trochę ludzi, to będzie mogła być fajna atmosfera. Jest taka, wydaje się akustyczna, że naprawdę będzie nieźle nieść doping, także myślę, że będzie fajnie. Myślę, że każdy myśli o tym, żeby przyjść do nowego klubu i zagrać jak najlepiej. Ja też tak sądzę, a dobre występy powinny być łączone z tym, że dostanie się powołanie na kadrę. Tak jest mój cel i będę starał się grać jak najlepiej dla Wilków. Wydaje mi się, że jest dość obiecująco. Na papierze nie wyglądamy źle, jak na Beniaminka. Wydaje mi się, że mamy bardzo solidny zespół, gdzie jest wielu doświadczonych zawodników, którzy grali na tym poziomie, wielu chłopaków, którzy grali też w niższych ligach, ale tam się dobrze spisywali. Także wydaje mi się, że ta drużyna jest zrobiona z głową. Kwestia jest taka, czy to wszystko się zazębi tak, jak należy. Jeśli się zazębi, to na pewno będziemy bardzo groźni.